Gościmy dzisiaj w lokalnej organizacji turystycznej Pustka i Ziemia Słupska w Ustce, a powodem naszej wizyty jest nowy informator, który wydała ta organizacja, a o tym wydawnictwie opowie nam pan Włodzimierz Wolski, dyrektor lokalnej organizacji turystycznej Pustka i Ziemia Słupska. Panie dyrektorze, nowy informator, ale to chyba nie pierwsze wasze takie wydawnictwo. Kiedy było poprzednie? Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. No, nasz informator to już trzecie takie wydawnictwo. Od trzech lat przed sezonem zawsze się ukazuje. Oczywiście lokalna organizacja wydaje także inne wydawnictwa. Niedawno ukazał się przewodnik Ustka Słupsk Słowiński Park Narodowy. Jesteśmy w trakcie opracowania mapy rowerowej okolicy Ustki, także tych wydawnictw przygotowujemy zdecydowanie więcej. Natomiast ten informator turystyczny jest to największe wydawnictwo turystyczne w naszym regionie. Nakład 50 tysięcy egzemplarzy w wersji polskiej, 10 tysięcy w wersji angielskiej, 10 tysięcy w wersji niemieckiej. No i tak jak wspomniałem, to już trzeci numer tego informatora. Czyli są też wersje dla zagranicznych turystów. Proszę powiedzieć, co od czasu poprzedniego wydawnictwa się zmieniło? No, co roku szata graficzna tego informatora się zmienia, zmienia się jego format. Jest, tak jak Państwo widzicie, coraz bardziej poręczny. Od pierwszego wydania co roku przybywa nam także stron. Obecnie jest to informator, który ma już 64 strony. Współpracujemy w lokalnej organizacji z trzema gminami, to jest z miastem Ustka, gminą Ustka i gminą Smołdzino. I atrakcje właśnie tych trzech gmin prezentujemy w informatorze. W tym roku oczywiście są nowości, to jest baza noclegowa. Turyści, którzy odwiedzali Centrum Informacji Turystycznej, pytali o taki spis bazy noclegowej. My w informatorze właśnie prezentujemy bazę noclegową członków lokalnej organizacji turystycznej. Jest w tym roku baza gastronomiczna, czyli wszyscy gestorzy bazy gastronomicznej należący do lotu są zaprezentowani. Nowością w tym roku jest także informator dla żeglarzy. Tutaj współpraca ze spółką zarządu portu, także żeglarze, którzy przybywają do nas do portu, otrzymują kompleksową informację na temat usług, które dotyczą właśnie żeglarstwa. No i wiele, wiele innych rzeczy. Atrakcje dla dzieci, są oczywiście opisane wszystkie zabytki, najpiękniejsze szlaki naszego regionu, więc na 64 stronach można sporo informacji otrzymać. Są oczywiście trzy mapy, jest to plan miasta Ustka, mapa gminy Smołdzino i gminy Słupsk. Gminy Ustka. Oczywiście. Czy opracowując ten informator, kierowaliście się jakimi kryteriami? Mam tu na myśli przede wszystkim, czy na przykład uwagi turystów z zeszłego roku, z poprzednich lat są uwzględniane przez Was? Oczywiście wszystkie uwagi pieczołowicie po sezonie zbieramy i staramy się w przyszłym roku zastosować. Tutaj głównie jeśli chodzi o informacje praktyczne, na przykład turyści, którzy mieli problem ze zwierzęciem, chcieli, aby w tym informatorze znalazły się informacje na temat punktów weterynarii bądź inne tego typu praktyczne miejsca, żeby zostały wskazane, i w dziale informacje praktyczne przybyło nam sporo właśnie takich informacji. A jak długo trwało opracowanie takiego informatora? Kiedy zabieracie się do pracy? Tak naprawdę zaraz po sezonie zaczynamy pracę już nad informatorem. Tutaj lokalna organizacja jest odpowiedzialna za wszystkie elementy przygotowania, to znaczy za treść, za pozyskanie reklamodawców i sponsorów, którzy wspomagają to wydanie, no i oczywiście aktualizację danych tego informatora. Natomiast tak intensywnie pracujemy od stycznia, mniej więcej do końca kwietnia nad przygotowaniem. Na majówkę staramy się, aby informator trafił już w ręce turystów. Gdzie można otrzymać ten informator? Gdzie turysta może go zdobyć? Kolportowany jest on w tym momencie mniej więcej w 60 punktów. Oczywiście są to centra informacji w Słupsku, w Ustce, w Rowach i w Smołdzinie. Plus do tego największe hotele i ośrodki w naszym regionie, stacje benzynowe w Ustce, sklepy niektóre, także kolportowany jest dosyć szeroko. To jest wydawnictwo darmowe? To jest oczywiście wydawnictwo darmowe i powstaje dzięki współpracy z samorządami. Tutaj głównie finansowany jest z środków miasta Ustka, gminy Ustka i gminy Smołdzino. No i mniej więcej połowa środków pochodzi właśnie od reklamodawców. Panie dyrektorze, korzystając z wizyty tutaj u Państwa, chciałbym się zapytać o sezon letni, który już praktycznie za pasem. Już chyba tutaj czujecie pierwsze jego początki.
No oczywiście, majówka była dosyć intensywna, także goście jak najbardziej tu mnie odwiedzili Ustkę. Natomiast no, chwila teraz oddechu i myślę, że niebawem zacznie się ten taki prawdziwy sezon turystyczny. Zainteresowanie jest spore, także zachęcamy wszystkich do wcześniejszych rezerwacji jak co roku, bo wiadomo, w lipcu i sierpniu turystów, no mam nadzieję, że i w tym roku w Ustce nie zabraknie. Pan dyrektor Włodzimierz Wolski, lokalna organizacja turystyczna Ustka i Ziemia Słupska, Wojciech Lelichowski. Dziękuję.